Park Żwirki i Wigury uczęszczany głównie przez spacerowiczów i miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu już za tydzień zapełni się setkami mieszkańców miasta i nie tylko. Właśnie na terenie parku rozgoszczą się bowiem Dni Wielunia i będzie to już trzeci raz w tym miejscu. Wszystko jest bez zmian. Też trzeba powiedzieć o tym, że wynoszenie Dni Wielunia gdzieś na obrzeża miasta czy gdzieś na targowisko powoduje to, że nie możemy zaprezentować wielu ludziom z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, tego jak ładnie wygląda centrum miasta, prawda? Mamy piękne kamienice, ładne podświetlenia, dużo kwiatów, dużo ładnej zieleni. No chcemy się tym pochwalić, dlatego a oprócz tego też wieluńskie restauracje, które są w centrum miasta, czy sklepy mogą przy okazji tej ich imprezy też zwiększyć obroty w swoich punktach. Te Dni Wielunia nabrały odpowiedniej rangi, nabrały odpowiedniej klasy i wiemy, że podczas imprezy, którą organizujemy, już nikt w pobliżu nie organizuje konkurencyjnych imprez, żeby po prostu nie wchodzić nam w paradę i też nie szkodzić sobie, ponieważ wtedy goście jednak przyjadą do nas, a nie do tych innych miejscowości. Dlaczego park? Dlatego, że to dobre miejsce na tego typu imprezy. Burmistrz Okraso przekonuje, że dobre doświadczenia z minionych lat dają podstawy do takiej właśnie lokalizacji, a zadeptane i nieco podniszczone trawniki szybko zostaną poddane regeneracji. Trawa ma to do siebie, że ona generalnie jest ugniatana, jest koszona, jest wałowana i nawet zauważono, że w tych miejscach, w których stoi scena i gdzie ona jest udeptana, to po tym wydarzeniu, jeżeli jest podlana wodą, to trawa jest w tym miejscu dużo gęstsza, lepiej zorganizowana. Także naprawdę zawsze będą malkontenci. Ja jestem przekonany co do tego miejsca i chyba zdania nie zmienię. W pierwszym roku, kiedy postanowiliśmy w tym miejscu ulokować tą imprezę, było bardzo dużo głosów negatywnych. Potem oczywiście pewne błędy, które przy pierwszym evencie wyszły, zostały przez nas usunięte i wydaje się, że w tej chwili to miejsce jest takim najlepszą lokalizacją, aby w centrum miasta zrobić porządną imprezę plenerową. Gmina Wieluń jako główny organizator imprezy wraz z Wieluńskim Domem Kultury ponownie stawiają na popisy artystyczne lokalnych wykonawców. Będą więc występy przedszkolaków, szkolnej młodzieży, ale też znanych młodzieżowych formacji muzycznych. Pojawią się też, rzecz jasna, gwiazdy. Chcemy pokazać, zaprezentować to, czego dorobiły się, czy to, co mogą zaprezentować nasze wieluńskie przedszkola, to w jaki sposób podniosły poziom swojej muzycznych umiejętności zespoły grające przy Wieluńskim Domu Kultury, ale też tradycyjnie musimy mieć gwiazdy z zewnątrz. W tym roku te gwiazdy już zaczynają grać w piątek 15 na sali Wieluńskiego Domu Kultury. Będzie dużo ostrej muzyki rockowej, czyli rockowisko. W sobotę gwiazdami będzie Grzegorz Chyży i zespół Big Beat. Po tym zespole będzie dyskoteka pod gwiazdami tradycyjnie. No i w niedzielę gwiazdami będzie grupa Lemon i jedna z moich ulubionych kapel polskich, zespół Koma. Będą atrakcje dla dzieci, oczywiście dużo karuzel, miasteczko całe takie zabawowe dla dzieci. Oczywiście gastronomicznie będzie wszystko dobrze przygotowane, także zachęcam wszystkich, aby nie jedli w domu obiadów, tylko wszystko zostawili to sobie na kosztowanie tego, co będzie zaproponowane dla nich w tych dniach. A zatem Dni Wielunia 2018 startują już w piątek 15 czerwca. Wszystko zacznie się od mocnego uderzenia, czyli rokowiska. Zapraszamy.